Dzień dobry wszystkim, którzy mnie w tej chwili oglądają, a mam nadzieję też i słuchają. Chciałbym poruszyć bardzo ważną sprawę związaną tak naprawdę z tym, jaki człowiek powinien mieć stosunek do swojego życia, a szczególnie do spraw, które związane są z życiem publicznym. Trzeba mieć wizję w życiu prywatnym, trzeba mieć wizję w życiu również i społecznym i wydaje się takie zasadnicze, żeby miasto i moglibyśmy się dalej rozwijać, trzeba mieć po prostu wizję przyszłości i na tym trzeba by było się bardzo silnie skoncentrować. Nigdy nie powinno być dla nas wystarczające, co zostało zrobione, a tak naprawdę trzeba się koncentrować w niedosycie, co jeszcze powinniśmy robić i dlaczego tak mało zostało zrobione.